Witajcie kochani w czwartek 25 kwietnia. Zapraszam Was na kartę dnia. Już patrzymy. Czwartek. Co tutaj nam się dzisiaj szykuje? Jakie energie wspierające, przeszkadzające? Na co zwrócić uwagę? Już patrzymy. My. Znowu rycerz kielichów, czyli przypomnijcie sobie wtoreczek i to w jakim nastroju byliśmy. Tutaj mam podobną sytuację. Auć, wieża. No, okej, to jest dosyć takie, powiedziałabym, dosyć taki układ, który mówi o tym, żeby uważać dzisiaj, bo znowu, popatrzcie, wtorek, rycerz kielichów, my jesteśmy pokazani w rycerzu kielichów i znowu ta sama konfiguracja, chociaż już tasowałam od tamtej pory karty. I pokazała mi się tutaj czwórka kielichów, czyli znowu czegoś nie widzimy. I jakkolwiek nam to, powiedzmy, że przeszło jakoś, tamten wtorek był w miarę okej, tak tutaj ten nasz taki beztroski humor, czy też to usposobienie beztroskie, ono może nas doprowadzić do takich no, gwałtownych zmian. I to dosłownie mówię, zmian, dlatego że tutaj mi się pokazała karta wieży, czyli coś nieoczekiwanego i karta śmierci, czyli dosłownie transformacja. No jeżeli obok siebie stoją te dwie karty, to oznacza, że energetycznie to może być dosyć taki, no może nami potrząsnąć po prostu dzisiaj. Dlatego znowu, pamiętacie to, co Wam mówiłam we wtorek, zejdźcie na ziemię. Przede wszystkim zejdźcie na ziemię i wejdźcie właściwie w postawę tego cesarza, który tutaj pojawił się pod spodem, karta cesarza. Dzisiaj ten dzień, ta energia wymaga od Was takiego właśnie usposobienia, żebyście mieli kontrolę i bardzo mocno obserwowali wszystko to, co się wokół Was dzieje, dlatego że jeżeli coś nie będzie się działo wokół Was, to być może to są sprawy związane z Waszymi znajomymi, czy też z osobami, które Wy znacie, z którymi się przyjaźnicie. Dlatego też tutaj nie patrzymy gdzieś tam w dal. Oczywiście pozostajemy w tej fajnej energetyce tego rycerza kielichów, ale zbliżamy się bardziej do energetyki cesarza, tak żeby być znowu tu i teraz i być świadomym tego, co się dzieje wokół, ok? No to trzymajcie się mocno. Pa!